Spacer sentymentalny po szkole proponuję rozpocząć od sali numer 46, która znajduje się na ostatnim piętrze naszego budynku. Z starych zdjęć, które miałem okazję odnaleźć przy okazji jubileuszu szkoły, można się wywiedzieć, że w okresie międzywojennym, czyli przed 1939 rokiem, w tej sali znajdowała się pracownia fizyko-chemiczna, jak to nazywano, z dygestorium, z wyciągiem, który był potrzebny przy przeprowadzeniu różnych eksperymentów i doświadczeń. I tak dotrwała. Natomiast później, kiedy w 1976 roku jako uczeń przybyłem do naszej szkoły, to w tej sali na ostatnim piętrze budynku mieściła się biblioteka i tak zapamiętałem to pomieszczenie aż do końca mojej edukacji. Natomiast kiedy wróciłem już po 5 latach jako nauczyciel, to biblioteka została przeniesiona w inne miejsce, natomiast tutaj była sala, która dosyć rzadko była używana do celów dydaktycznych. Nazywa się to świetlikiem. Pomysł architekta był następujący. Otóż wzdłuż zakończenia korytarza wszystkich pięter powstał swego rodzaju komin, wyłożony, co dzisiaj trudno zauważyć, białymi klinkerowymi cegłami ze wszystkich stron. Natomiast u góry dachu, w zwieńczeniu, nie było dachówki, tylko był przeszklony dach i tym sposobem w czasie dnia światło naturalnie wpadało w ten komin, odbijało się od klinkerowych białych cegieł i dawało naturalne światło na tę część korytarza. Oczywiście szyby były przeźroczyste i załatwiało to w sposób naturalny oświetlenie. Pięknie potwierdzenie tej konstrukcji białego klinkeru, który od drugiego piętra aż do parteru był wyłożony w tym tak zwanym kominie świetlikowym. I tutaj on jest utrzymany z oczywistych względów w należytym stanie. A więc tak on wyglądał przez cały ciąg. I także nawet część światła tutaj docierała i na parterze nawet miała rozświetlać część. Ten świetlik przetrwał aż do ostatniego remontu dachu, ponieważ jego konstrukcja już była bardzo słaba, groziło to poważnymi konsekwencjami, zwłaszcza gdyby część ta przeszklona spadła na chodnik od ulicy Dąbrowskiego, więc tutaj zapadła decyzja, że ten świetlik zostanie zlikwidowany i w tej chwili, jak idzie się od zewnątrz ulicą Zjednoczenia, dach jest już jednolicie położony dachówką, nie ma tego świetlika. Natomiast jak ktoś ma starsze zdjęcia, może zobaczyć, że na dachu była taka konstrukcja szklana, która łamała tą linię. I taki był pomysł właśnie, i to był piękny biały klinker wytrzymywany w czystości, po to właśnie, żeby spełniać tę rolę wspomagającą oświetlenie korytarza. W sali numer 47 to jest sala, w której w latach 70. zorganizowana została harcówka szkolna. W tej harcówce wszystkie prace adaptacyjne wykonywali uczniowie i zwieńczeniem było uroczyste oddanie harcówki, kiedy ilość harcerzy w naszej szkole osiągnęła liczbę upoważniającą do założenia szczep. Tak więc w pewnym momencie był tutaj szczep harcerski i poszczególne drużyny odbywały swoje zbiórki w tym miejscu. Cechą charakterystyczną, która miała przypominać, że jest to harcówka, był zaimitowany kominek, w którym quasi ognisko mogło się odbywać. Jako element wystroju były także przycięte pnie brzozy, na których rozsiadali się uczniowie. Dzisiaj znajduje się archiwum, do którego będziemy zaglądać do środka. Przez całe lata powojenne, aż do początku lat 80. funkcjonował sekretariat z liceum dla pracujących. Tutaj pozostałością tego jest otwór na listy, który zostawiany, dlatego że to była szkoła dla pracujących, więc funkcjonowała dopiero w godzinach popołudniowych, więc rano listy
Mieliśmy więc sąsiadów. Do południa trwały nasze lekcje liceum ogólnokształcącego dziennego, natomiast po południu odbywały się zajęcia liceum dla pracujących, które tutaj miał swój sekretariat. Tak, no jesteśmy teraz w sali numer 7, która od dobrych kilku lat już w pełni normalnie funkcjonuje w sali lekcyjnej. Natomiast jeszcze na początku, jeszcze w latach 70., na początku lat 80., w tym pomieszczeniu znajdowała się szatnia uczniowska. Były rozłożone strojaki i tu przed wejściem trzeba było czekać. W szatni urzędowała legendarna postać pani Szolcowa, która pilnowała porządku, wydawała ubrania, jak trzeba było czasami zdzieliła szmatą i trzymała porządek. Dzisiaj ta sala wygląda też inaczej z tego względu, że zlikwidowana została ogromna ilość rur, które prowadziły. Tu jest bardzo ciepło, dlatego że tutaj jest instalacja centralnego ogrzewania w początkowym swoim wieku, ale oprócz tego tu były ogromne rury kanalizacyjne, wodno-kanalizacyjne. Także ta sala to była istna frontalina rur, które też już od wielu lat pełni funkcję sklepu szkolnego. Natomiast do początku lat 80. było to po prostu mieszkanie służbowe, które zajmowało woźny szkolne. Pani Trojakowa, żyjąca jeszcze ostatnia woźna, tutaj w tym mieszkaniu zamieszkiwała. Jej mąż był palaczem centralnego ogrzewania, więc w zimie musiał w nocy rozpoczynać nagrzewanie kotłów i uruchamiać instalacje. Oprócz tego był także woźnym dozorcą. Pani woźna Trojakowa była zaraz odprzątaczką. No i pamiętam, że w tym mieszkaniu wychowali trójkę swoich dzieci oraz najstarsza ich wnuczka także urodziła się jeszcze w tym mieszkaniu. No, mieszkanie dosyć, że tak powiem, mało słoneczne. Dawniej jeszcze troszkę zawilgocone, ale mieszkanie służbowe. No i z chwilą przejścia na emeryturę państwa Trojaków już skończył się etat, jak gdyby zamieszkały w szkole woźnych. Zostali tylko dozorcy. No i dzięki temu można było to pomieszczenie przeznaczyć na klub czy sklepik, jak to woli. Chwilę warto zatrzymać się przy tym oknie. To okno podczas jednego z ostatnich remontów budynku zostało wymienione. Pierwotnie znajdowało się tutaj, jak we wszystkich innych pomieszczeniach, okno drewniane, ale z o wiele bogatszym wystrojem, ponieważ dolna część okna to były podzielone tak zwanymi szprosami kolorowe części, natomiast u góry rozeta znajdowała się w formie odmiennej, to znaczy tworzył ją kompozycja kwiatów, z której płatki były wykonane z żółtych szyb, natomiast środek był zielony, co dawało zupełnie inny efekt graficzny. No w Oleoncie stwierdzono, że już odtworzenie tej rozety jest niemożliwe, a szkoda. To miejsce, jak podkreślam, wielokrotnie szczególne, ale jest to też perełka w opinii historyków sztuki i architektury. Tutaj no, ewenementem są oczywiście zachowane w nie najgorszym stanie witraże szkolne. Jest to o tyle niespotykana kompozycja, że zazwyczaj kojarzymy witraże jako kompozycje plastyczne ze szkła, ale w oprawie metalowej. Tutaj natomiast jest to wkomponowane w okno drewniane. Tak jak powiedziałem, w dwudziestoleciu międzywojennym w auli odbywały się co niedziela msze. Natomiast boazeria, to jest boazeria dębowa. Ona już jest co prawda trochę sztukowana, ale dębowa o podwyższonych parametrach wypalności. No, szczytem marzeń byłoby, aby kiedyś ona została odnowiona. Dwóch prezydentów już obiecywało, może kiedyś to nastąpi. Aczkolwiek no, nie jest to może najpilniejsza z potrzeb tej szkoły. No i powiew nowoczesności, to znaczy nagłośnienie. To nagłośnienie zostało zamontowane także w związku z nową maturą, kiedy elementem
egzaminu z języka obcego jest tekst, rozumianie tekstu ze słuchu i odtwarzanie tekstu. Wtedy też musieliśmy zaproszyć się o należyte nagłośnienie auli i to jest taka ingerencja już nowoczesna. Gdzie w tej chwili w sali numer 42, to biorąc pod uwagę wiele kryteriów, jest najciekawsza sala lekcyjna naszej szkoły. Na starych rysunkach, które także uzyskaliśmy podczas przygotowań jubileuszu, ta sala przez projektanta nie opatrzona podpisem sala do rysunków dla dziewcząt. W tej sali odbywały się więc zajęcia z rysunku. Tutaj tłumaczy to więc od razu taka duża ilość okien, duża ilość światła naturalnego. W tej sali więc mogły być rozłożone sztalugi, przy których dziewczyny rysowały i to było jej pierwsze przeznaczenie. Ta sala, jak potem się okazało, w czasie prac remontowych miała przejście i według rysunku miała przejście także na aulę. Ze wspomnień wynika, że w dwudziestolecie międzywojennym, kiedy w auli odbywały się niedzielne msze święte dla uczennic i ich rodziców, ta sala spełniła rolę zakrystii dawnej kotłowni. Centralną rzeczą były tutaj trzy ogromne kotły instalacji centralnego ogrzewania i tutaj pan woźny Trojak dbał o to, żebyśmy nie marzli w zimie. Regularnie przychodziły dostawy koksu i ten koks trzeba było zrzucać i zrzucało się go przez te okienka. Także uczniowie bardzo chętnie zgłaszali się do zrzucania koksu, zwłaszcza na fizyce i matematyce. Ale taka była wtedy rzeczywistość. No dzisiaj tutaj już całe ogromne, skomplikowane urządzenie mieści się w jednym małym pomieszczeniu. Ciepło dostarczane jest z zewnątrz i odpowiednie sterowanie pozwala regulować temperaturę. Tutaj można zaprogramować. Oczywiście panowie muszą przejść przeszkolenie dotyczące obsługi tego urządzenia, żeby niepotrzebnie odpowiedniej wajchy nie przekręcać. No i to, że mamy ciepło, to cała tajemnica zamyka się w tym urządzeniu. No a tutaj pan Wojtek gromadzi różne skarby, z których nie wiadomo kiedy, który będzie potrzebny. Natomiast tu jest magiczny korytarz. Przejście na zewnątrz. Tak. Bo tędy można było wyjść na zewnątrz szkoły. W tej chwili prawie, że nie używamy. Nie było instalacji wodno-kanalizacyjnej odprowadzanej. Tutaj musicie uwierzyć na słowo, znajdowały się trzy ogromne szamba, tak zwane osadniki, w których gromadzone były wszystkie nieczystości. No i tu reszta po właśnie starej instalacji wodno-kanalizacyjnej.